Serdecznie witam jeszcze raz duszpasterza księdza Piotra i zapraszam na rekolekcję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ja też pamiętam, jak spotkanie w Lidzu. Człowiek pamięta takie rzeczy niechwalebne. Bo dzisiaj panu Januszowi mówiłem, że pamiętam, że jak tu byłem 5,5 roku temu, to były na obiad kotlety schabowe, takie płaskie, z frytkami. Ale nie pamiętam wszystkiego, co tu mówiłem do Państwa, ale kotlety zapamiętałem. To jest ta wybiórczość spotkania, wybiórczość pamięci ludzkiej, która notabene, ja będę o tym mówił w konferencji, świadczy o naszym sercu, to co my zapamiętujemy. Nasze serce widzi pod pewnym kątem. Ja pozwolę sobie usiąść, bo będę korzystał z notatek. Oczywiście moje słowa nie zmieniają, zmienia słowa Pana Boga. Jeśli jestem Jego sługą i przeze mnie to Słowo Boże przechodzi, to jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że tak. Proszę Państwa, to co zaczynamy w takiej miłej, kawiarnianej atmosferze, to są uczciwe rekolekcje wielkopostne. Także z całą, ja wprawdzie tu nie jestem ubrany w sutanny i w stółek. Państwo nie siedzicie w zimnym kościele, jak to w Polsce takie rekolekcje, pamiętacie, były. Tylko siedzimy sobie w dość wygodnych warunkach, ale pierwsza nauka będzie teraz, jutro druga na mszy świętej, trzecia po mszy świętej. Znowu spotykamy się w klubie, więc pierwsze. Proszę Państwa, Wielki Post kojarzy nam się z nawróceniem, umartwianiem. Ja chciałbym podejść do tego od innej sprawy. Oczywiście nawrócenie, umartwianie jak najbardziej jest na miejscu, tylko po co? Po to, żeby wrócić do Pana Boga. No zgadza się, tylko my powinniśmy wracać do Pana Boga, żeby poprzez wracanie do siebie. Co to znaczy? Proszę Państwa, Pan Bóg ma pomysł na nasze życie. Pan Bóg nas wymyślił, On nas stworzył. I człowiek żyje dobrze wtedy, kiedy żyje według tego zamysłu Bożego. My nieraz od tego zamysłu Bożego odchodzimy i tak się męczymy w życiu. Proszę Państwa, tak się męczymy w życiu. Nieraz, może się komuś z Was zdarzyło, że kupił sobie jakiś tam sprzęt techniczny i mówił, a zepsuty, zepsuty, nie no, coś nie pasuje, a potem ktoś pokazał, stary, ty tego guzika tu nie naciskasz. Popatrz, to ja nie wiedziałem. Mój znajomy kiedyś jechał dużym Fiatem, jak sobie kupił dużego Fiata w Polsce, z Gdańska przyjechał do Warszawy, jak ci się jechało? No dobry samochód, tylko że tak cały czas mówi, tą bajkę trzeba trzymać, jak się na długich światłach jedzie. A ja mówię, nie, wiesz, można podnieść do góry, ona się sama trzyma. I proszę Państwa, a drugi zarżnął silnik w kurii warszawskiej, bo nie wiedział, że samochód ma 5 biegów i na czwórce do Zakopanego pojechał. Więc proszę Państwa, my nieraz mamy 5. bieg i go nie wrzucamy, jedziemy na trójce, spala nam 15 litrów na setkę, mówię o duszy ludzkiej, wyje, dymi, męczymy się, huk taki, a ktoś mówi, ty, a dlaczego ty sobie nie wrzucił czwórki i piątki? A to jest coś takiego? No właśnie, proszę Państwa, jest coś takiego w człowieku. Jest jedynka, dwójka, wsteczny, wszystko jest w człowieku. I długie światła są, i klimatyzacja jest w człowieku, tylko nieraz nie wiem, jak to włączyć. Mamy wrócić do zamysłu Pana Boga. Kochani, kiedy człowiek nie żyje według zamysłu Pana Boga, powtórzę raz jeszcze, się bardzo umęczy, nie jest u siebie. My nieraz mówimy, czuję się obco, ciągle przyjdzie tego zmuszać, mam jakieś depresje, mam jakieś smutki, mam jakieś napięcia. Dlatego, że nie jesteś u siebie. Kochani, znacie to morze, dla mnie jest to doświadczeniem dość częstym. Jaka jest różnica, kiedy się jeździ samochodem po swoim mieście, a jaka jest różnica, jak się wjeżdża do jakiegoś miasta po raz pierwszy. To człowiek tak jedzie, tak się rozgląda, te strzałki, te zakazy wjazdu, nie wie co, i tak się patrzy po bokach i tylko czeka na ten trzask, jak zaraz wjedzie komuś w bagażnik, bo się cały czas rozgląda po bokach, po numerach domów, prawda, w swoim mieście. No to już my z zamkniętymi oczami możemy gadać, tu jest zielona strzałka, tu jest zakaz wjazdu, tu zmieniam pas. Kochani, wielu ludzi żyje niepewnie, bo nie są w swoim mieście. Ciągle zalęknieni, ciągle przestraszeni. Kochani, w Polsce, mówią statystyki, do psychologa nadaje się 5 milionów ludzi. 5 milionów ludzi nadaje się do psychologa, a niektórzy do psychiatry. Ludzie żyją na prozakach, ludzie żyją na lekach antydepresyjnych, dlatego że nie mają tego, przepraszam, jak to młodzież mówi, powera. Proszę Państwa, w pismach dla biznesmenów, nie w jakichś tam głupich pisemkach, w pismach dla biznesmenów pojawiają się rubryki dla wróżek. Bo biznesmeni nie są pewni, czy biznes pójdzie, to chcą wróżki pytają, czy jakie będzie koniunktura w tym roku, jak tam dolar pójdzie w górę, czy coś innego. Ludzie się czują niepewnie. Ludzie się czują, ludzie nie wiedzą, mam męża, czy go będę miała za pół roku, to ja nie wiem. Mam dzieci, ale czy te dzieci z domu nie nawieją, to ja nie wiem. Ludzie się czują niepewnie. I teraz o co mi chodzi?
Chciałbym Państwu zaproponować, żebyśmy spróbowali poszukać drogi do samego siebie, żebyśmy potrafili wrócić do samego siebie na podstawie Księgi Rodzaju, bo tam jest opisane, jak nas Pan Bóg stwarzał, jak stwarzał, do czego stwarzał, po co stwarzał. Jeśli od tego odejdziemy, powtórzę raz jeszcze, zamysłu Pana Boga, to się pogubimy. A tam jest opis stworzenia mężczyzny i kobiety. I chciałbym dzisiaj w tym kontekście powiedzieć, Pan Bóg każdego pana stworzył mężczyzną, każdą panią stworzył kobietą. Co to znaczy być według zamysłu Bożego mężczyzną i kobietą? Świat nam będzie mówił różne inne rzeczy. Ale jak Pan Bóg to wymyślił? Jak Pan Bóg to wymyślił? Są kobiety i są mężczyźni, którzy nigdy w życiu, 40-60 lat, nie żyli tak, jak Pan Bóg ich wymyślił. Chodzą po lekarzach, chorują na nerwice, mają depresję, smutki, pocieszają się na różny sposób. Natomiast stary, wróć do tego, co Pan Bóg ci przyniósł. I teraz przyjrzyjmy się Bożemu stwarzaniu. Proszę Państwa, Pan Bóg stwarza. To jedna rzecz. Ja jestem księdzem 20 lat, ale odkryłem to kilka lat temu. Pan Bóg stworzył mężczyznę, kiedy świat był dziki, nieokiełzany, niebezpieczny. Kiedy trzeba było tymi pazurami ze światem walczyć, poskramiać go. Trzeba było być silnym, twardym, mocnym. Natomiast kobietę stworzył już w ogrodzie. Poczytajcie Księgę Rodzaju. Kobietę, pierw stworzył ogród, pierw stworzył mężczyznę, potem stworzył ogród, potem stworzył kobietę. Proszę Państwa, i to widać. To widać wszędzie. Jak ja patrzę na tą salę, to widzę, kto tu jest stworzony w ogrodzie, a kto tu jest stworzony w dzikości. Drogie panie, tutaj pasenka, tutaj coś kolorowego, tu apaszka, tu makijażek, a my panowie generalnie taka tonacja, wszyscy tak samo ostrzyżeni, te same marynarki, nic, nic. Proszę Państwa, to, że tutaj stoją te kwiatki, to ja idę o zakład, że ten stolik mi szykowała kobieta. Facet by na to nie wpadł. Ona jest z ogrodu. I proszę Państwa, trzeba się z tym zgodzić. Zamienianie się, że facet będzie z ogrodu, a kobieta. Kiedy facet, proszę Państwa, kiedy się facet czuje u siebie? Kiedy żyje w dzikości. Mój kolega mówi, stary, ja mam w ciągu roku trzy dni, najszczęśliwsze dni w roku, na które czekam, po których śnię. Ja mówię, co to za dni idzie? Jedziesz do Gran Canary, co ty? Z moim kumplem, żona nam daje wolne. Z moim kumplem jedziemy na Mazury. Szukamy najbardziej dziadowski ośrodek wczasowy. Wynajmujemy najbardziej dziadowski domek kempingowy. Dziurawy, w ogóle wiatr hula. Ale on jest pusty, bo tam nikt nie jeździ. Robimy sobie grilla, żremy mięcho rękami i wycieramy ręce w koszule flanelowe, w spodniach. A wszystkie śmiecie wyrzucamy do wora i jemy i wszystko zostawiamy do pozmywania rano. Stary, ja się wtedy czuję u siebie. Jestem po prostu sobą, a potem niestety muszę wrócić do biura, założyć nieskazitelny garnitur, mówić o, i tak dalej, a naprawdę ja się czuję, drodzy panowie, jeśli ktoś, ja wiem, że każdy z nas to czuje. Kiedy się panom szklą oczy? Ja nieraz tak podpytuję. A gdzie pan był w wojsku? Ha, w Giżycku, proszę księdza. W Giżycku. I oczy już się szklą. No jak tam w tym Giżycku? A, przed księdza stałem kiedyś na straży 25 stopni mrozu. Ależ to były czasy. Panowie się tam dobrze czują, kiedy jest coś do zrobienia, kiedy świat jest dziki, kiedy jest nieokiełzany. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, świat strasznie niszczy mężczyzn. Polisa ubezpieczeniowa, policjant nad tobą czuwa, dobre zamki w drzwiach, ty już wszystko, jak ci się coś zepsuje, wezmiesz mechanika, ty już nic nie musisz robić. Wielu panów się pogubiło, bo zupełnie w cywilizacji naszej europejskiej zatraciło jakikolwiek kontakt właśnie z dzikością i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy wniosek. Wielu facetów, wiecie, gdzie by się odnalazło? Gdyby wyłączyło telewizor, odstawiło puszkę z piwem i przeszło sobie Orlą Perć. Proszę Państwa, ja w tym roku po 20 latach wróciłem w góry właśnie pod wpływem tych przemyśleń i zrobiłem trasę, którą robiłem pierwszy raz w górach w 76 roku. Jezu, myślałem, że zdechnę. Myślałem, że umrę po prostu. Moje 100 kilo przerzucić przez góry, ale ja odżyłem, proszę Państwa. Ja odżyłem. I wszystkim to radzę. Wróćmy do tego, do ryzyka, do niebezpieczeństwa. A kobieta jest stworzona w ogrodzie. Zresztą o tym zaraz powiem. Jak jeszcze Pan Bóg stwarza świat? Pan Bóg stwarza świat rozdzielając. Proszę zwrócić uwagę. Rozdzielił, cały czas mamy w Księdze Rodzaju. Rozdzielił ciemność od jasności. Rozdzielił morze od lądu. Rozdzielił ptaki od krzewów. Rozdzielił rośliny. Rozdzielał, w końcu rozdzielił mężczyznę od kobiety.
I piękno świata polega na tym, i nasze piękno polega na tym, że jesteśmy różni. Jak szatan od wieków chce zniszczyć Boże stworzenie? Wymieszać. Zamieszać, żeby nie było różnic, żeby wszystko było takie same. Proszę Państwa, idziecie nieraz, czy w Austrii, czy w Polsce na wakacjach, idzie przed Wami dwóch mężczyzn. Jeden ma krótkie spodnie, drugi ma krótkie spodnie. Jeden ma klapki, drugi ma klapki. Jeden ma kaczora Donalda na bluzce, drugi ma kaczora Donalda. I teraz powiedzcie mi, który to jest ojciec, a który syn? Bo to ojciec synem idzie. Pytam jednego, jak Ci się film podobał? Shrek. A Tobie? Też Shrek. Oni się od siebie nie różnią. Proszę zwrócić uwagę, wejdźcie do szkoły, wyjdźcie na uczelnię i odróżnijcie panią profesor od studentki. Nie odróżnijcie nieraz. Jedna ma wymalowana, druga wymalowana. Studentka w miniówce, pani profesor w miniówce. Studentka z papierosem, pani profesor z papierosem. Zacierają się różnice w szkołach, zacierają się różnice w domach. Syn mówi do ojca, ty zrób mi kawę. Ojciec mówi do syna, ty, nie zrobię ci. Zacieranie różnic, proszę Państwa, między mężczyzną a kobietą. Ja mieszkam na Starym Mieście w Warszawie, przechodzę tam często na Starym Mieście, chodzą te panie ze Straży Miejskiej. Kobiety śliczniutkie, zgrabniutkie, 1,60 m wzrostu, szczuplutkie i takie pałki mają. Może to jest bluźniercza moja myśl, ale ja mówię, kurczę, mogłaby mnie taka zaatakować. Chciałbym zobaczyć, jak ona to zrobi. Jak ona podejdzie do tych moich 100 kilo i mnie tymi kajdankami będzie skuwać. A jeszcze, i proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, do jakiego absurdu doszliśmy, bo na Starym Mieście w Warszawie w tych ogródkach piwnych siedzą faceci, piją sobie żywiec, tacy faceci jak ja po 2 metry, a te kobiety z tymi pałkami chodzą i pilnują, żeby tym panom się nic nie stało. I co te kobiety mówią? Nareszcie dostałyśmy to, czego chciałyśmy. 100 lat temu panie sobie siedziały na kawce u fukiera, jadły świeże ciastko i sobie ploteczki robiły. I sobie dyskutowały o sukienkach nowych w Warszawie. A dzisiaj chodzą z pałami, pilnują facetów, a ci faceci jeszcze mówią, ty zobacz, one mają jakiś aerozol przy pasku. Jeden mówi, to jest gaz łzawiący. Nie wygłupia się, to lakier do włosów chyba jest. Zatrzeć różnice. Kobiety, proszę Państwa, kobiety mają dzisiaj też duży kłopot, kim ja jestem. Kobieta pyta, kim ja kobietą jestem, czyli kim ja jestem. Co świat mówi? Kobieta mówi, jaką ja mam być, jaką kobietę? Świat mówi, masz być jak facet. Masz kląć jak facet, kierować jak facet, pić jak facet, być twardą jak facet, znać się na wszystkim jak facet. Ale kobiety mądre mówią, ja nie chcę być facetem. Ja chcę być kobietą. Co to znaczy dzisiaj być kobietą? Do tego też dojdziemy. Jak jeszcze Pan Bóg stwarza świat? Pan Bóg stwarza świat od bytów najbardziej prymitywnych do bardziej skomplikowanych. Pierw stworzył jakąś magmę, potem stworzył wodę i ląd, potem stworzył prymitywne rośliny, potem jakieś tam żaby, jaszczurki, potem stworzył ptaki, potem stworzył mężczyznę i panowie, sorry, muszę to przyznać, na końcu stworzył kobietę. Jako najbardziej subtelny i delikatny i skomplikowany i wnikliwy organizm. Panowie, kobiety widzą takie rzeczy, których my nie widzimy. Jak ja byłem z mamą u sióstr zakonnych jako młody ksiądz, wychodzimy, a mama mówi, widziałaś ten obrus? Ja mówię, jaki obrus? No obrus, widziałeś jaka była mereszka? Ja mówię, jaka mereszka? Ręcznie robiona. Wiesz, co to jest mereszka? Proszę Państwa, ja to widziałem, że było żarcie na stole dobrym. Kobieta wyczuje, że ktoś ma smutną twarz, że ktoś ma w oczach niepokój. To mama mówi, a chodź no tutaj synku, chodź no tutaj, byłeś w szkole? Byłem, popatrz mi w oczy. Byłeś w szkole? No na ostatniej lekcji nie byłem. Popatrz mi w oczy. No nie, w ogóle nie byłem. Kobieta wie wszystko, proszę Państwa. Ja tu z panem Januszem rozmawiałem, jak my księża chodzimy nieraz po kolędzie, przyjdziemy do faceta. No ma pan dzieci? No mam. Żona tam w kuchni herbatę robi. A ile pan ma dzieci? No raz, dwa, trzy, trójkę ma. A w jakim wieku? O Jezu, nie pamiętam. On dowód weźmie z dowodu. A do jakiej szkoły te pana dzieci chodzą? O jeden to chodzi takie to technikum, czy to takie liceum, takie te przysposoby. Chodź, Marysia, chodź no tutaj, powiedz księdzu do jakiej szkoły. Kobieta zachodzi do takiej przyzawodowej, do czwartej klasy. Teraz na WF-ie muszę im kupić niebieskie majtki, bo w czerwonych to pan zabronił. Ona wie wszystko. Proszę Państwa, moja mama pamięta recepty sprzed 40 lat. Jak ona mi kiedyś powiedziała, że ja w 1966 miałem madroxin 2 razy dziennie rano, witaminę B kompleks 3 razy dziennie, ja powiedziałem, mama, ty pamiętasz moje recepty? Tak, pamiętam, bo dostałeś wysypki wtedy od tego madroxinu. Facet to w ogóle tylko wie, że ten jego dziecko żyje, a co, na co tam chorowała, to nie pamięta. Proszę Państwa, kobieta jest wymyślona po to przez Pana Boga, żeby w niej zrodziło się życie, i żeby to życie przyjęła i żeby tym życiem pokierowała wtedy, kiedy człowiek jest najbardziej kruchy, kiedy dziecko ma 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 latka. Wtedy wystarczy jeden błąd i dziecko może być zniszczone na całe życie.
jedno traumatyczne przeżycie, jedno niedelikatne zachowanie. Kobieta ma wszystko stworzone do tego, żeby z tą swoją subtelnością i delikatnością zaopiekować się, powtórzę raz jeszcze, dzieckiem, kiedy ono jest najbardziej kruche. Proszę Państwa, kogoś z nas, teraz jak my mamy to lat, widzę 30, 40, 50, ktoś przestraszy, to my tam się przestraszymy, za godzinę zapomnimy. Ale jak dwumiesięczne dziecko ktoś przestraszy, to dziecko może mieć psychikę skrzywioną na całe życie. I kobieta jest właśnie po to, żeby to subtelne, delikatne dziecko przeprowadzić przez ten pierwszy okres. Zresztą nie tylko pierwszy, ale szczególnie przez ten pierwszy okres życia. Ja w ogóle powiem Państwu, to pan Jacek Kulikowski, duszpasterz rodzin z Poznania, napisał kiedyś taką książkę: Być ojcem, jedyna kariera mężczyzny. Bo jedyną karierą mężczyzny jest być ojcem, a jedyną karierą kobiety jest być matką. Proszę Państwa, my robimy inne rzeczy. Ktoś jest elektronikiem, ktoś jest artystą, ktoś jest pisarzem. Proszę Państwa, te wszystkie nasze elektroniki, te wszystkie nasze wiersze i książki, na sądzie ostatecznym nikt nie będzie pamiętał. Ale to, że mogliśmy zrodzić dzieci, ja mówię mogliśmy, bo ja jestem księdzem, a moją jedyną karierą jest być ojcem dla ludzi. Przeprowadzić ludzi przez życie, uchronić ich od śmierci duchowej, dać im życie duchowe. Jedyna kariera człowieka to jest być ojcem. To jest nasze dzieło. Dzisiaj się światu myli. Ludzie wolą mieć chomika niż człowieka, ludzie wolą mieć psa, facet woli składać motor w garażu zamiast mieć syna, bo myśli, że ten motor jest lepszy. On się na sądzie ostatecznym dowie. On się na sądzie ostatecznym dowie, z czego zrezygnował i jakie poniósł straty, że zajmował się motorem w garażu, a nie kolejnym swoim wychowaniem kolejnego syna. I teraz wszystko, co dostaliśmy, dostaliśmy pod tym kątem, żeby zrobić tą karierę. Pan Jacek Kulikowski, wspomniany przeze mnie, kiedyś powiedział na spotkaniu chłopców i dziewcząt tak. Kto ma lepszy umysł? Chłopaki czy dziewczyny? Chłopaki powiedziały my, dziewczyny powiedziały my. A Jacek Kulikowski mówi, lepszy umysł mają chłopaki. Chłopaki powiedzieli, hurra! Pan Jacek Kulikowski mówi, lepszy umysł mają chłopaki, żeby być ojcem. A kobiety lepszy umysł mają po to, żeby być matką. Proszę Państwa, umysł, ciało, głos. Dlaczego kobieta ma delikatny głos? Żeby dziecka nie przestraszyć. Ja kiedyś widziałem, jak tatuś powiedział, ten chłopiec powiedział do ojca, tatusiu, tam kotek jest w piwnicy, chodź go tak zawołamy. I przyszedł tatuś, pracownik Huty Warszawa i powiedział, miau. Mój tatuś, ten kotek nie chce przyjść. Mamusia, jak go wczoraj wołała, to kotek przyszedł. Bo mamusia powiedziała miau. A tatuś mówi miau. Uszy, proszę Państwa, ja to pamiętam do dziś, jak moja mama mnie kąpała, kiedy miałem 3-4 lata, ja byłem przeszczęśliwy. A jak mnie ojciec kąpał, cierpiałem, bo ojca paluchy do mojego ucha nie pasowały. Tata mi mył to ucho, a ja mówiłem, to boli, to boli. A jak przychodziła mamusia tymi delikatnymi rączkami, proszę Państwa, kobieta ma delikatne piersi, kobieta pachnie, kobieta ma miękkie włosy, kobieta ma wszystko delikatne, żeby to dziecko tulić. Potem już musi do akcji wkroczyć facet. Ale po to nas Pan Bóg stworzył. Wiecie, dlaczego wielu facetów jest nieszczęśliwych? Bo się zajmuje chomikami, sportem i tak dalej. Natomiast nie jest ojcem dla synów. To zresztą do tego problemu dojdziemy. I teraz kobieta jest systemem bardzo subtelnym i delikatnym. Wszystkie systemy skomplikowane są delikatne, proszę Państwa. Ja rozmawiam z kierowcami, to nieraz ci starsi kierowcy mówią tak. Dawniej była syrenka, samochód syrenka. Jak zamarzła, to się ją czajnikiem polało i pojechała. Teraz jak ta elektronika zamarznie, to trzeba od razu jechać na serwis, komputerowca prowadzić, żeby odblokował komputer. Dawniej się, proszę Państwa, w telewizor huknęło i zagrał. Samemu się naprawiało. Telewizor się naprawiał. Teraz się nie naprawi samemu, bo to jest za skomplikowane. Kobiety są przecudnymi organizmami i systemami. Tylko się często psują. Znaczy, nieraz się zawieszają. Jak do mnie przychodzą kobiety nieraz pogadać, to mówią tak. Przepraszam, drogie panie, refren, po prostu jak Polska długa i szeroka. Proszę księdza. Tak szłam do księdza pogadać i tak sobie wszystko w głowie układałam, co mam księdzu powiedzieć, wszystko mi się pomieszało. No to od czego mam zacząć? No to ja mówię, to niech pani zacznie od początku. O, dobry pomysł, to ja zacznę od początku. Ale proszę księdza, ja będę płakać. Ja już mam chusteczki higieniczne przygotowane. Mówię, niech pani płacze, płacz jest piękny. Dobry, jak system się przegrzewa, to chłodzenie się włącza automatyczne. Płacz jest dobry, rzeczywiście emocje uchodzą z płaczem. Kiedyś, jak byłem młodym księdzem, to jeszcze próbowałem kobietom mówić, niech pani nie płacze. Ale one wtedy płaczą jeszcze bardziej. Panie wiedzą dlaczego, bo jak ja mówię do niej, niech pani nie płacze, to ona się czuje, że ja taki opiekuńczy dla niej jestem i dobry. I ona się wzrusza, że jestem dla niej taki dobry i płacze jeszcze bardziej. Kiedyś mi jeden starszy ksiądz powiedział, jeśli ksiądz chce, żeby już kobieta nie płakała, to proszę ją zapytać, jak pani będzie wyglądać za chwilę.
A to ona wtedy natychmiast przestaje płakać. Bo jej się tu wszystko rozmazuje i tak. Ale proszę Państwa, kobieta jest właśnie subtelna. Ja facetowi to nieraz mówię w konfesjonalach. Weź stary się, kurde, uspokój, wal prosto z mostu. I jemu to pomoże. A ksiądz rację powiem prosto z mostu. Kobiecie nigdy nie powiem stara, wal prosto z mostu. Ją trzeba wysłuchać, bo to jest system naprawdę delikatny. I po co jest dany facet? Kobiecie. Proszę Państwa, wszystko co delikatne dostało ochronę. Mózg jest bardzo delikatny i dostał ochronę. O, jakbyśmy nie mieli czaszki, to wszyscy bylibyśmy psychicznie chorzy już od dawna, albo nie żyli. Serce jest delikatne, ale ma klatkę piersiową. Wszystko, co delikatne, dostaje ochronę. I kobieta delikatna dostała faceta, żeby był jej ochroniarzem. Dzikiego, niebezpiecznego, który będzie walczył, który ją przeprowadzi, który będzie jej komandosem. Proszę, drogi Państwa, te głupie spory w rodzinach, kto tu rządzi? Żona czy mąż? Kto tu rządzi, żona czy mąż? To są najgłupsze spory na świecie. Ja wymyśliłem jakieś takie porównanie. Ono oczywiście nie jest idealne, jak wiele porównań. Żadne porównanie nie jest idealne. O takie. Jeśli się spotyka dwóch prezydentów, amerykański, polski, czy tam francuski, czy angielski, siedzą w fotelach, obok są ministrowie, to proszę Państwa, kto jest na tej sali najważniejszy? Kto tam rządzi? Ktoś powie, prezydenci są najważniejsi. A figę z makiem, ochroniarz. Oficer ochrony. Z słuchaweczką wokół. On może powiedzieć, panie prezydencie, proszę się przesunąć do tyłu. On może prezydenta w niebezpieczeństwie popchnąć. On może prezydentowi nakazać szybko wyjść z tej sali. Ochroniarz. Jeśli papież odprawia mszę świętą, to kto jest najważniejszy na placu świętego Piotra? Ktoś powie, no papież, a figę z makiem. Ceremoniarz. Ojcze święty, proszę krok do tyłu. Ojcze święty, nie ta modlitwa. Ojcze święty, proszę teraz tutaj podejść, proszę teraz uklęknąć. On kieruje papieżem. Kim jest mężczyzna dla żony? Ochroniarzem. To kto rządzi? No ona rządzi, ale ona rządzi, ale on może jej rozkazać. Tylko żeby mężczyzna był ochroniarzem, musi być mężczyzną i musi mieć siłę. Jaką? Nie pięść. Proszę Państwa, jeśli mężczyzna krzyczy na kobietę, to już jest znak jego słabości. Jeśli mężczyzna uderzy kobietę, to już jest znak jego słabości do kwadratu. Bo żebyśmy mieli jasne, to będę mówił o sile. Tu chodzi o siłę duchową. To jest takie fantastyczne, kiedy się czyta Ewangelię, że kiedy Jezus nauczał, to ludzie się dziwili i mówili, co to za nowa nauka. I nie mówili piękna, wzruszająca, nawet mądra. Tylko mówili, co to za nowa nauka z mocą. Proszę Państwa, ludzie się dziwili, że Pan Jezus nauczał z mocą. Przyznam Wam, że jest to dla mnie zagadka. To jeszcze jest krzesło. Czy Pani się? Proszę Państwa, to mnie zawsze fascynuje. Próbuję sobie to wyobrazić, to jest dość trudne. Co to znaczy, że Pan Jezus nauczał z mocą? Nie wiem, czy Państwo na to zwróciliście uwagę. Krzyczał, wrzeszczał, nie. Ale co to znaczy nauczać z mocą? Można mówić mądrze, można mówić pięknie. A on miał w swoim nauczaniu moc. Kiedy Jezus był w Ogrójcu i przyszli po niego żołnierze, on zapytał, kogo szukacie? A oni powiedzieli, Jezusa z Nazaretu. To on powiedział, ja jestem Jezus z Nazaretu. To oni się ze strachu poprzewracali. Rozumiecie? Ja, niektórzy ludzie mi przywiedzą, ale na czym ta moc polega? Ja mówię, trzeba mieć takie coś. O. Ja to widziałem, proszę Państwa. Ja prowadziłem rekolekcję kiedyś w Warszawie do młodzieży. Mówię naukę rekolekcyjną, a młodzież zaczyna gadać tam z tyłu. No to ja mówię, słuchaj, tak, fajny ksiądz jestem, nie? Słuchajcie, tam nie gadajcie z tyłu. Kurczę, gadają. No to powiedziałem kawał, tak, żeby trochę ich rozśmieszyć. Gadają. No to wziąłem gitarę, zaśpiewałem piosenkę. Kurczę, gadają. No to się denerwowałem, mówię, słuchajcie, bardzo was proszę, proszę mi tam przestać rozmawiać. Gadają. Tracę kontrolę nad salą. Nie wiem, co zrobić. I wtedy wyszedł ksiądz z zakrystii, podszedł do mikrofonu i powiedział, droga młodzieży, proszę o spokój. I w kościele zrobił się spokój. Popatrzyłem na niego i mówię, kurczę, o co tu chodzi? Proszę Państwa, jak pracowałem w kurii warszawskiej, spotykałem się często z tymi oficerami, bo przygotowywaliśmy procesję Bożego Ciała. Tam uczestniczy wojsko, policja, zabezpieczenie tej trasy procesji. Przyjeżdżali na spotkanie kapitanowie, pułkownicy w eleganckich mundurach, faceci nieraz z pistoletem przyjechali tymi samochodami, z kogutami. I ja, taki młodziutki ksiądz, miałem parę lat kapłaństwa, mówiłem, panie
Pułkowniku, gdyby pan się pozwolił, to byśmy tu ustawili żołnierzy przy ołtarzu. Oni mówią, nie, prekwiędza, się nie da ustawić żołnierzy, bo mi się szereg załamie. No, ja cichutko, ten pułkownik powiedział. A może byśmy tych żołnierzy tutaj z trąbkami, to nie, prekwiędza, to się nie da. I przychodził na te spotkania nieraz ze strony kościelnej taki starszy ksiądz. Subtelniutki, delikatniutki, siwiutki, w okularach takich starych. I tak mówił, panie pułkowniku, a ja bym poprosił, żeby ci jednak żołnierze tak stanęli. Tak jest, księdze bracie, oczywiście. Ja mówię, kurczę, babie, o co tu chodzi? Proszę państwa, my nie mamy mocy. Mówię my, rodzice, mężowie, my, księża. I dlatego się drzemy na siebie. O, bo do tego 30 lat ci tłumaczę. Gdybyś miał moc, podszedłbyś do żony, kiedy ona właśnie płacze, kiedy jest w depresji, kiedy jest smutku, kiedy nawet wpada w panikę i powiedziałbyś, kochanie, uspokój się, biorę wszystko na siebie, jutro będzie dobrze, zobaczysz. Jak będziesz miał moc, drogi bracie, to to wypali. Jak nie będziesz miał moc, no to szukamy krzesła dalej. Tu jeszcze mamy jedno wolne. To może wydobądźmy. Tak to Pan Bóg wymyślił. I w wielu małżeństwach, jeśli się źle dzieje, to właśnie, przepraszam, ale chyba większy kryzys jest, jeśli chodzi o panów. Ja zaraz spróbuję przedstawić, skąd się to bierze. Skąd się to bierze, że większe kłopoty z tą realizacją powołania mamy my, panowie. Czyli reasumując troszeczkę, Pan Bóg, patrząc na Księgę Rodzaju, wymyślił to tak, że mężczyzna jest tym, który idzie w nieznane. Mężczyzna jest tym, który inicjuje, który stwarza. Proszę państwa, to od wieków było tak, że to facet podrywał kobietę. Facet proponował kobiecie wyjście, wyjazd, a kobieta się zgadzała bądź nie. Teraz sprawa się odwraca przez to zamieszanie. Proszę państwa, po tym Sylwestrze piszą do mnie studentki internetem. Proszę księdza, tragedia. Chłopaki siedzą na Sylwestra i czekają, aż my ich poprosimy do tańca. Chłopaki chcą, żeby ich dzisiaj podrywać, żeby dziewczyny nas podrywały. Przecież to świat na głowie staje. Chłopak jest ten od inicjatywy. Dlatego Bóg ma rodzaj męski. Bóg nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. To dlaczego my o Bogu mówimy ojciec? Bo On ma inicjatywę. On wychodzi do człowieka z inicjatywą, a my mu odpowiadamy. Natomiast jaka jest rola kobiety? Kobieta swoim pięknem, proszę państwa, ma pobudzić mężczyznę do działania. Swoim pięknem. Jak będziecie w galeriach sztuki całego świata, będziecie oglądać obrazy, to zwróćcie uwagę, że we wszystkich galeriach sztuki są obrazy pod hasłem kobieta leżąca na sofie, kobieta siedząca gdzieś tam, leżąca na łące, ona często jest naga, to jest akt, ona ma róże. Proszę państwa, jak pójdziecie do tych samych galerii, spróbujecie znaleźć taki obraz, że facet leży na sofie, prawda? To znajdziecie takich obrazów 5 albo 7. A w ogóle jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę. Bo mężczyzna zmienia świat przez aktywność, przez działanie, a kobieta zmienia świat swoim pięknem. Proszę państwa, jak kobiety pozmieniały świat swoim pięknem, to jest nieprawdopodobne. Kiedyś, gdy pracowałem w parafii, młody chłopak rąbał drzewo. I przyszły 3 studentki i zatrzepotały rzęsami. To on ten stos drzewa, jak zaczął rąbać, to jak śmigłowiec zaczął rąbać. Porąbał to drzewo w 5 minut, potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drzewa. Jak porąbał pieniek do rąbania drzewa, zaczął rąbać kulę ziemską. Ja powiedziałem, stary, uspokój się. Proszę państwa, ja widzę nas księży, jak my stoimy w grupie, przyjdą 2 siostry zakonne. Nam się nagle kawały zaczynają przypominać. My jesteśmy rozmowniejsi od razu. My chcemy tą siostrę gdzieś podwieźć, zawieźć. Jak siostra odejdzie, to się nam znowu nudzi. Kobiety pobudzają świat swoim pięknem. Swoim pięknem. I kobiety o tym wiedzą, że są powołane do bycia piękną. Oczywiście, proszę państwa, to nie jest kobieta, że powołana, że usiądzie, prawda, sobie swojej kreacji siedzi. Ona pięknie mówi, ona pięknie dzieci wychowuje, ona pięknie dom prowadzi. To jest, żeby być piękną kobietą, trzeba się napracować.
Ona potrafi mówić pięknie, ona zna pięknie swoje dzieci, ona jest pięknym pedagogiem dla swoich dzieci, ale ona wszystko to robi pięknie. I kobieta ma, proszę Państwa, jedno pytanie do świata. Czy ja właśnie jestem taka piękna? Czy ja zachwycam? Czy ja kogoś zachwycę? Czy znajdzie się ktoś, mnie będzie kochał? Czy ktoś kogoś zachwyca moje piękno? I najgorszą odpowiedź, jaką kobieta może dostać na świecie, to jest właśnie: nie jesteś piękna. I nikt cię nie pokocha. I nikt się tobą nie zachwyci. I nikt dla ciebie życia nie poświęci. I wiele kobiet, które chodzą poranione, poskręcane wewnętrznie duchowo, z ogromnym cierpieniem, to są kobiety, które przestały wierzyć w swoje piękno. One się często same karzą. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje dalej w Księdze Rodzaju. Adam przychodzi do Ewy i co mówi? Ja teraz będę parafrazował te słowa. Adam mówi mniej więcej tak. Adam uderza Ewę w najczulszy jej punkt. Ewo, Bóg ci zabronił jeść owoce z tego drzewa. A, widzisz? Ty nie zachwycasz Boga. Bo gdybyś zachwycała Boga, to by ci dał wszystko. Kobieta właśnie chce zachwycić tak, żeby ktoś jej oddał wszystko. Dlatego kobiety są bardzo wrażliwe, kiedy ktoś nie oddaje wszystkiego. Kobieta bierze komórkę węża i mówi: co to za numer telefonu? Kto to do ciebie dzwoni? Dlaczego się spóźniłeś z pracy? Gdzie ty byłeś? Z kim ty rozmawiałeś na parkingu? Co to za kobieta wysiadała z samochodu? Kobieta jest gotowa dać wszystko, ale chce za to wszystko. I Adam mówi do Ewy: szatan, nie zachwycasz Pana Boga, nie jesteś piękna. I tu ją załatwia. I tu ją niszczy, i tu niszczy jej powołanie. I co zaczyna robić Ewa? Ewa zrywa jabłko, gryzie je, oddaje Adamowi. Ewa zaczyna działać. Ewa przestaje wierzyć w swoje piękno. Proszę Państwa, wiecie, kto to są feministki? Są to kobiety, które przestały wierzyć w swoje piękno i zaczynają działać. Rządzić, zakładać organizacje, jeździć, budować, szaleć. Kobieta, która przestaje wierzyć w to, że pobudzi mężczyznę pięknem, zaczyna działać. Zaczyna rządzić domem, zaczyna rządzić facetem, zaczyna nim kierować. Bo przestała wierzyć w swoje piękno. I to jest początek końca małżeństwa. To jest początek końca małżeństwa. Proszę Państwa, ja powiedziałem, jakie kobiety mają pytania, ale żeby było sprawiedliwie, jakie my panowie pytania. My mamy pytania, drogie panie, drodzy panowie, drogie panie, czy jestem silny? Czy się ze mną liczą? Czy nie jestem gnojkiem? Czy nie jestem głupkiem? Przepraszam za słowo, czy nie jestem dupkiem? Najgorszy komunikat to jest usłyszeć dla mężczyzny: ty, mały, spadaj, nie liczysz się. Ja, mały, ja spadam? Przecież proszę zwrócić uwagę właśnie, jak się zaczyna przyjęcie w domu. Przychodzimy do kogoś na przyjęcie, wtedy następuje ta polaryzacja. Panie zaczynają tak tam jeszcze przy kuchni, panie gospodyni pomagać, panowie sobie tam otwierają jakieś aperitiva, jakieś piwo. Proszę posłuchać rozmów. Panowie zaczynają mówić: no jak, kupiłeś ten nowy samochód? Ile ci pali? Ja mówię: pojemności 2000, tak? Słuchaj, jak ten nowy Pentium 4 odpala ci dobrze? Ten komputerek twój? Siła. I oczywiście porównywanie się. A ty masz jaki? No ja mam, wiesz, dopiero 3 giga. No to ja już mam 6 giga, to już tak. Jak byłem z młodzieżą, a panie o czym rozmawiają? Pomijam tam kwestię kuchni i tak dalej. Relacje międzyludzkie. Słuchaj, co była u Beaty? Będzie Gosia? Słuchaj, tam ci się rozwodzą podobno, nieprawdopodobne. No i syn tej, wiesz, uciekł z domu i nie znaleźli go jeszcze. Relacje międzyludzkie. My faceci siła. My faceci kto lepszy. Kiedyś jeden chłopiec trzeci dziewczynki w coś grały i chłopiec mówi: która z was wygrywa? A ona mówi: to jest taka gra, że się nie wygrywa. A on mówi: to po co taka gra? Facet musi mieć grę, żeby wygrać. Drodzy panowie, od nasz odruch. Zamykamy samochód na parkingu, odchodzimy 5 kroków, oglądamy się i patrzymy, jak nasz samochód prezentuje się na tle innych samochodów. Proszę zwrócić uwagę na nasze odruchy zamykania samochodów. To jest odruch wyjmowania kolta. Facet zamyka samochód, on strzela z kolta. I kwestia tych pytań. Byłem z młodzieżą teraz w maju u sióstr zakonnych, mieliśmy takie spotkanie religijne i poszliśmy na obiad i siostry się troszeczkę opóźniły z obiadem, siedzieliśmy przy stołach i się nudziliśmy. Faceci wzięli łyżki i zaczęli do siebie strzelać. Puh, chłopcy ze średniej szkoły. A jedna dziewczyna wzięła łyżkę i zaczęła ją serwetką wycierać. Wyciera, wyciera, taką zupy. Wyciera, wyciera. Ja mówię: co ona taka higieniczna? Wytarła tą łyżkę i zaczęła się przeglądać w łyżce. Mistrzostwo świata. Co robią kobiety na skrzyżowaniu jakiś czerwony światło?
Piękna, piękna. Proszę Państwa, jak ja przychodzę do moich kolegów, którzy mają córki, córka ma 3 lata, ja przychodzę do mojego kumpla na kawę, córka wchodzi do pokoju, la 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 la, zaczyna się kręcić, sukienka, mówię, ty co ona robi? Powiedz jej, że jest piękna, bo się od nas nie odczepi. Proszę Państwa, ja byłem kiedyś u kobiety, która miała 80 lat. U spowiedzi. Była tak chora, że już ja musiałem do niej iść. Przyszedłem do niej, bo ona usiadła obok mnie. Tak usiedliśmy na łóżku, ramię w ramię. Ja się tak troszeczkę pochyliłem, żeby ona się mogła spowiadać. Ona się zaczęła spowiadać. I ja tak zacząłem patrzeć, jak ona mieszka. Słuchałem jej, ale mówię, Jezu, jaka ruina, jaka rudera. Tak się patrzę dyskretnie. Wyspowiadałem ją, rozgrzeszyłem, poszedłem. Za 2 dni spotykam jej sąsiadkę. No, był ksiądz u naszej starszej tej sąsiadki. Ja mówię, tak, byłem. No, była księdzem zbudowana. Mówię, tak, a co? Że ksiądz taki skromny i wzrok od kobiety odwracał. Ja mówię, co? 80 lat i ona myślała, że ja się tak odklepam w drugą stronę. To mają 3-letnie dziewczynki, to mają 80-letnie kobiety. I proszę Państwa, jeśli kobieta zaprzecza, a mnie tam wcale na urodzie nie zależy, to kłamie. To jest niemożliwe. Przecież niektóre kobiety się karzą same. Jestem brzydka i za karę będę chodziła brzydko ubrana, będę chodziła po dziadowsku ubrana, nie zrobię żadnego makijażu, będę miała tłuste włosy, ponieważ jestem tak brzydka, że ze mnie już nic nie będzie i ja się za to będę sama karała. To jest mnóstwo takich dziewczyn jest teraz w tej chwili, proszę Państwa. I teraz właśnie, co zrobić, żeby mieć taką zdrową, proszę Państwa, męskość i kobiecość, żeby to zadziałało. To się dzieje w dzieciństwie. Tak jak powiedziałem, małe dziewczynki mają pytanie, czy jestem piękna, czy jestem wspaniała, czy jestem zachwycająca. I małe dziewczynki chcą, żeby już facet im na to odpowiedział. Nie tam kolega w przedszkolu, że tam się Krzysio kochał w Joasi. Ale mała dziewczynka ma jednego faceta w swoim zasięgu, ojca. I ona koniecznie chce, żeby jej ojciec powiedział, że ona jest piękna. Żeby ją ojciec brał na ręce i z nią tańczył, żeby ją głaskał, żeby mówił moja królewna, moja ty najśliczniejsza dama, moja ty wróżko droga, żeby jej kupował kokardy i kupował kwiatki. Jeśli ojciec to będzie robił, to ona w to uwierzy. Ale jeśli ojciec tego nie zrobi, to ona może mieć 30 lat i 40 i nie wierzyć, że jest piękna. A ojciec może zrobić coś odwrotnego. Ojciec może powiedzieć jej, gruba jesteś, pryszczata jesteś, brzydka jesteś. Proszę Państwa, to się nazywa nadawanie imienia. Każdy z nas dostał imię w dzieciństwie. Każdy z nas. I ja, i Panie, i Pan. Dziewczynki jak dostają imiona? Zostają zranione. Jedna dziewczynka bawiła się z rodziną w chowanego i znalazła świetne schowanko. Na strychu w szafie schowała się i czeka, aż będą jej szukać. 5 minut, 10, 15. Nikt jej nie szuka. Wyszła z tej szafy, patrzy na dół, a oni już dawno kolację jedzą. Ma komunikat jeden. Ja im nie jestem potrzebna. Oni beze mnie mogą żyć. Ja ich nie zachwycam. Oni mnie nie szukali. Proszę Państwa, przykład drugi. Idzie dziewczynka ulicą, tralala, świeci słońce z mamusią, spotykają sąsiadkę. A sąsiadka mówi, jaką pani ma ładną dziewczynkę, a tak pani nie chciała tego dziecka. Ciach, proszę Państwa. Ciach w serce. Dziewczynka prosi tatę, tatusiu na basenie, zjedź ze mną na zjeżdżalni. No tam będę z tobą zjeżdżał, to dla dzieci zjeżdżalnia. Tatusiu, zjedź ze mną na zjeżdżalni. No to tata bierze córkę na kolana, siadają na zjeżdżalni, zjeżdżają. Basen jest płytki, bo to dla dzieci, taki brodzik. Ojciec skręca sobie nogę i przy wszystkich na basenie mówi ze skręconą nogą, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Przez ciebie się zawsze dzieje zło, to córki mówi. Proszę Państwa, to dlatego kobiety mają po 25 lat i nie mogą wejść w dojrzały związek. To dlatego kobiety oddają się byle jakim facetom i byle jak, żeby tylko ktoś mnie pogłaskał po głowie, żeby mi tylko ktoś powiedział, że jestem ładna, żeby tylko ktoś mnie kochał. Kobieta się potrafi upodlić albo wmówić sobie, że faceci są potworami. Ja nie chcę żadnego małżeństwa, ja nie chcę żadnej miłości, bo nie wierzą w swoje piękno, bo zostały często zranione, potwornie zranione. Ojciec do 16-letniej dziewczyny na urodziny mówi, jak będziesz taka pryszczata, to cię nikt nie pokocha. Proszę Państwa, to jest jakby ją po prostu trucizny, jakby jej dał mnóstwo. I kobiety co robią? Zamykają się w wieży. Proszę Państwa, te bajki o królewnach wieży to nie są bajki. To jest mądrość ludzka. Przychodzą nieraz panowie do księży, mówią, proszę księdza, jak się żeniłem, moja żona była piękna, smukła,
ale w ogóle biegaliśmy po plaży, pisaliśmy do siebie wiersze. Jak ksiądz popatrzy dzisiaj na to, co stoi w kuchni przy tych garach. Widzi ksiądz? Gdzie jest moja żona, ta moja śliczna, smukła moja żona? A ja mówię, proszę pana, ta pana żona jest w tej kobiecie i pan, facet, ma ją z tej wieży wydobyć. Ona jest zamknięta rzeczywiście przy tych garkach, w smutku, w zaniedbaniu, w rozgoryczeniu, ciągle narzeka, ciągle marudzi. Ona jest w wieży i rycerze od wieków byli tymi, którzy wydobywali kobiety z wieży. Ale nie tylko kobiety 40-50-letnie. Ja znam dziewczyny, które mają 25 lat i są w wieży. I nie ma ich kto wydobyć, bo tam zamknął ją tatuś, zamknął ich koledzy, zamknął ich koleżanki. Tych historii znam mnóstwo. Proszę Państwa, dziewczyna kiedyś z takiego biednego domu szła na zabawę. W podstawówce. Mama mówi, wiesz co, nie mamy pieniędzy na żaden strój. Przebiorę cię za cygankę. Ubrała ją w taką sukienkę, za długą wymalowała tą córkę. Ona przyszła i cała klasa stała i mówiła, cyganicha, cyganicha, dziaduwa, dziaduwa. Ona do dziś nie może znaleźć męża. Ona nie chce wierzyć w miłość. A my, panowie, tu jest też sprawa nadania imienia. Każdy z nas ma nadane imię, drodzy panowie. I ono siedzi w nas tu. Siedzi nas tu. Jak powinni ojcowie nadawać imię swoim synom, bo to tylko ojciec może nadać imię synu. Proszę zwrócić uwagę, a może to o tym za chwilę. John Eldridge opisuje taką sytuację w swojej książce Dzikie serce, że pojechał ze swoimi trzema synami na skałki wspinać. Zapiął synom te szelki takie, asekuracje. Najpierwszy syn wszedł, dobrze, dobra, dawaj, drugi, wchodzi, też wszedł, trzeci, najmłodszy taki chłopczyk. No i ten chłopczyk sobie nie mógł na tej skale poradzić. No, tam ojciec mu mówi, no z dołu, prawa ręka, no, ciągnij się do góry, coś, no. Ojciec mówi, dobrze, to już dzisiaj nie wejdziesz na tą skalę, przyjedziemy za tydzień. Opuścił go na linię, a ten chłopiec rozpina te zabezpieczenia i mówi, tato, ja muszę wejść na tą skalę. A, Edrich mówi, jasne, zrozumiałe, męskie serce. No dawaj, jeszcze raz, zapiął mu te wszystkie zasarkulację. Mówi, dobra, dawaj noga, prawa ręka, do góry, podciągnij się. I chłopak wszedł. I ojciec krzyczy z dołu. Słuchaj, synku, byłeś ostry. Opuścił go na dół. On zdejmuje te szelki, mówi, tato, naprawdę byłem ostry. Byłeś ostry dzisiaj, tato. A powiesz to na obiedzie przy mamie? Tak się nadaje imię. Byłeś ostry. Byłeś twardy, byłeś mocny. Chodź tutaj z tatusiem, pojedziemy w góry, pojedziemy na Orlą Perch, byś łowił ryby, byś strzelał z procy, byś się bił z chłopakami, a tatuś przypilnuje, żeby się nic nie stało. Bo chłopak się musi bić, proszę Państwa. Chłopak musi rozwalić nogę, chłopak musi mieć ranę. Drodzy panowie, drogie panie, to mi odpowiadają studenci, jak jest największy szpan przy graniu w piłkę? Wyjść na boisko z obandażowaną nogą. I on idzie z tą obandażowaną nogą. Jeszcze jak dziewczyny są na widowni, wszystkie patrzą, taki męczennik z tą badażaną. Jeszcze mistrzostwo świata, jak mi te chłopaki to tłumaczą, to ja nawet sam nie wiem, może ja taki też byłem, pewnie byłem. Drodzy Państwo, na takim meczu, jak są dziewczyny na widowni, to nie jest sztuka strzelić bramkę, drobiec. Huknąć poprzeczkę, w spojenie, tak się z pół obrotu zawinąć i huknąć w spojenie i bramka się trzęsie, a on taki zmarnowany i wtedy mówi, to jest lepiej strzelić bramkę, bo te dziewczyny się nad nim będą litować. No tak, żeś nie trafił. Prawie była bramka. A drodzy panowie, siła. Jak on tak huknie w to spojenie, że cała bramka chodzi, to podejdą kumple i co powiedzą? Nieźle pyknąłeś. Drodzy panowie, jak pojedzie kumpel i przywiezie takie BMW, prawda, 250 koni, to co mówią kumple? Podejdą, powiedzą, niezły buzeczek. To znaczy, on mógł przywieźć Challengera, prawda, albo Columbia, albo czołg Leopard, ale on przywiózł tylko wózeczek, prawda? On mógłby tą bramkę rozbić w drzazgi. Manifestacja siły. Proszę zwrócić uwagę, nasza pogarda. Żona to panikuje, do męża mówi, dawaj te walizki do samochodu. Dobra, zaraz podejdę. To jest śliczne, to jest piękne w nas, proszę Państwa. I teraz nadanie imienia. Jesteś jak, był film Częstotliwość, tak mi się podobało. Tam ojciec mówił do syna, Mój mały wodzu, mój komandosie, mój żołnierzu, mój dzielny rycerzu. I wtedy chłopak dostaje imię, kiedy ten ojciec, proszę Państwa, to jest inicjacja. Na chłopca trzeba być niejako mianowanym. W kulturach pierwotnych, jakichś tam Papuasów, Nowej Gwinei, zresztą wielu innych, to było tak, że chłopak, jak miał lat, nie wiem ile, 5-7, no był małym chłopcem, to nagle w nocy, pewnej nocy, przychodził ojciec z wujkami. Budzili go w środku nocy, bierali go w te łapy męskie
i zabierali z namiotu. Matka płakała, Jezu, zostawcie mi moje dziecko. Ona tak udawała, bo wiedziała, że tak musi być. Ona też czekała na ten dzień. Chłopak cały trząsł się ze strachu, podniecony. Tata z wujkami przyszli w środku nocy do lasu. Ojciec nacinał nożem ramię, brał krew i smarował usta syna krwią. Co to znaczyło? Do tej pory mamusia cię karmiła mleczkiem, a teraz ja będę cię karmił swoją siłą. Tu z ramienia, tu gdzie są mięśnie, tu cię ojciec będzie karmił. Drodzy Państwo, dzieci na to cały czas czekają, jak synowie na to czekają. Mój były student, obecnie już dorosły mężczyzna, opowiadał, że jak spóźni się nieraz na obiad, żona mu poda obiad spóźniony i zaczyna jeść te kotlety, to jego trzej synowie natychmiast przylatują do stołu, mówią: tata, dobre te kotlety? On mówi do żony: Marzena, no co ty, nie dałaś im obiadu? Jedli, nawet nie chcieli skończyć. Ale oni chcą jeść to, co tata, bo to jest silne, bo tata jest silny i my chcemy jeść to, co tata. Proszę Państwa, pozwolę sobie na taką dygresję osobistą. Mój ojciec już, mój tata nie żyje. Jak nieraz szedł do pracy, pracował w biurze, mama mu robiła kanapki. Zawijała w papierek ładnie. On wrzucał te kanapki do torby 30-40 lat temu. I szedł do pracy. I nieraz tych kanapek nie zjadł. Bo jakiś miał taki dzień, jeździł. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, lipiec, 30 stopni ciepła. Takie kanapki cały dzień noszone w teczce skórzane. Jeszcze z papierosami to te kanapki. Przynosił je z powrotem. Cały papier od masła wilgotny, mokry. Moja mama mówiła: daj te kanapki, damy je gołębiom. A ojciec mnie wołał, mówi: Piotruś, chodź na tutaj, chodź na tutaj. Chcesz wojskową kanapkę? Proszę Państwa, to taka, ja do dzisiaj bym oddał wszystkie kawiory i szampany, żeby zjeść tą śmierdzącą sportami kanapkę, bo to była wojskowa kanapka od mojego ojca. Chlubą faceta jest rana, którą zadał mój ojciec. Kiedyś mi mój ojciec świt, że przeprowadzał przez drut kolczasty i rozwaliłem sobie kolano. Mama oczywiście panika, panika, panika. Ojciec mówi: trzymaj się, nie płacz, synu. Proszę Państwa, do dzisiaj jak się kąpię i patrzę na tą moją ranę, malutka pamiątka po ojcu, najpiękniejsza pamiątka po moim ojcu rana. Kobieta tak ochroni chłopaka, że on się nie zrani. Ona 25 lat będzie tak nad nim czuwać, że on sobie paznokcia nie złamie. Tak jak pójdzie w świat, to padnie za 2 miesiące. Bo nie będzie się miał bić, nie będzie miał tej siły, nie będzie twardy. John Eldridge, kiedy jechał ze swoimi synami kiedyś samochodem i z żoną, i mówi: chłopcy, jakie byście chcieli mieć samochody? Jeden mówi: Jeepa, napęd na 4 koła. Drugi mówi: Porsche. Trzeci jakiś tam w ogóle Tira chciałbym mieć. Mówią: mamo, mamo, a ty jaki byś chciała mieć samochód? Bezpieczny. Bo kobiety są od bezpieczeństwa. Oczywiście, wy, drogie panie, jesteście od bezpieczeństwa. Moja mama do dzisiaj, jak do mnie dzwoni, to ma zawsze pytanie: synku, pozamykałeś się? Jesteś głodny? Nie jest ci zimno? Proszę Państwa, gdybym ja z nią mieszkał, to ja po 2 dniach bym się zaczął zastanawiać o jednym. Czy mnie nikt nie napadnie, czy nikt nie przyjdzie, bo mamy tak działają. I dlatego Eldridge powiedział: muszę zabrać synów mojej żonie. Kiedyś w ogródku jordanowskim, takim dla dzieci, 1 czerwca były zawody sportowe i chłopcy, wyścigi rowerowe, stoją na tej linii startu, twarze napięte, nogi na pedałach. Pani wychowawczyni mówi: no chłopcy, do biegu, gotowi, start. Słuchajcie, poszli, cała siła w ten łańcuch, kurz. A ta pani mówi: oj chłopcy, nie tak szybko, nie tak szybko. Muszą się wywalić. Tylko właśnie na czym polegała inicjacja? Pod kontrolą ojca, bo ci faceci prowadzili tego chłopca w środku nocy do lasu, zostawiali go w lasie, ale stali 5 kroków dalej, pilnowali, żeby mu się nic nie stało. Inicjacja jest to rozwalenie sobie głowy pod kontrolą ojca. Proszę Państwa, to drobiazg, głowę się zszyje, palec wybity się sklei, rana moja się zagoiła, ale chłopak uczy się twardości. Natomiast jak mama tak go osłoni, że nic mu się nie stanie, że nie chodź na podwórko, bo się zaziębisz, nie chodź do chłopów, kolegów, bo się nauczysz przeklinać, nie rób tego, bo ci coś wyskoczy, lekarz ci zabronił, on się naprawdę organicznie zacznie bać. Organicznie zacznie bać. A ojciec może, właśnie zmierzam do tego, kobieta nigdy nie nada imienia synowi. Nigdy. Imię synowi może nadać tylko facet. Kiedyś jest w Piśmie Świętym taka scena, że Jakubowi rodzi się syn, nie ma przy tym Jakuba i matka Rachela nadaje mu imię Benoi. Przychodzi Jakub i natychmiast zmienia to imię. No nie, kobieta nie będzie nadawać imienia. Bo drogie panie, wy nadacie imię mój pimpuś, moje złotko, mój ukochany,
moje dzieciątko. Piękne imiona, na początku piękne, bo proszę Państwa, ja nie chcę powiedzieć, że facet ma być wychowany na jakiegoś cyborga, terminatora. Mężczyzna musi być też czuły. Najpiękniejszym mężczyzną świata był Jezus Chrystus. Boże, jaki on był twardy, ale on potrafił płakać. On potrafił brać dzieci na ręce. To dlatego, drodzy panowie, tutaj zmierzę, dlatego uprzedzę rzecz. Imię może nam nadać Bóg, który jest bardzo męski też. Dlatego Kościół, i to jest wina też, to jest problem i dla nas księży. Często Kościół nie tworzy też z facetów mężczyzny, tylko wręcz przeciwnie. Tworzy z facetów kobiety. Idzie facet do kościoła i każdy musi śpiewać Madonna, Sara Madonna, jak dobrze twym dzieckiem być. A on nie chce być dzieckiem, ten 16-letni chłopak. On chce być Batmanem, Spidermanem, Beckhamem, prawda, Małyszem chce być, chce skakać 200 metrów. Nie chce być, jak dobrze pod płaszczem twoim się skryć. Proszę Państwa, my to rozumiemy. Być dzieckiem Maryi, ale takim, kurczę, jak twardziele. A nie dziecko Maryi schowane. Ktoś powiedział kiedyś, popatrzcie na kobiety w kościele. Są zmęczone. Popatrzcie na facetów w kościele. Są znudzeni. Nie czują się... Jak ja mówię nieraz do facetów, panowie, znacie ten obraz Jezusa z Apokalipsy, 19 rozdział? Jezus na koniu. Wszata Jego we krwiską Pana. Z mieczem. A za Jego plecami wojska niebieskie odziane w bisior. To faceci mają przysięcać. Gdzie taki obraz jest? Ksiądz biskup minuje taki obrazek. Może ja się zacznę modlić. Jezus był rycerzem, Jezus był twardy. Myśmy często z Pana Jezusa i z Bozi zrobili taką lalkę Barbie. A z religijnością zrobiliśmy właśnie zawodzenie, łkanie i tak dalej. Ale może jeszcze do tego dojdę. Otóż facet może nie dostać imienia od ojca. I wielu mężczyzn nie dostało. I dlatego uciekają od żon, uciekają od dzieci, uciekają od prawdy, uciekają w alkohol, uciekają w pornografię. Gdzie był Adam, kiedy Ewa grzeszyła? Adam stał tuż obok i nie obronił swojej kobiety. I co zrobił? Uciekł w krzaki. I dzisiaj co robią faceci? Zwiewają krzaki. Dlatego się mówi, proszę panów, że jest dużo w świecie wdów sportowych. Żona w depresji, dzieci w depresji, a stary ogląda Liverpool, Barcelona. Są wdowy informatyczne, mąż przy komputerze od rana do wieczora. Są wdowy modelarskie, tata skleja modele. Są wdowy motoryzacyjne, tata w garażu sercem. Panowie, powiedzmy sobie od razu, co to znaczy być facetem. Przeprowadzić żonę przez życie. Dzieci, umieć porozmawiać z teściową, jak trzeba, z mocą. Nie migać się. Umieć pójść do szkoły i powiedzieć, tu mój syn ma krzywdę robioną. Z dyrektorem chciałem rozmawiać. Panowie się tego strasznie boją. Nie mam czasu, robię do 10. Drodzy panowie, jak do mnie do świętej Anny przychodzą tacy właśnie wykształceni panowie, nieraz robią manifestacje siły, siadają przy biurku i wyjmują jeden komórkowy telefon, drugi komórkowy, kluczyki od samochodu, pilot, żebym ja się przestraszył. Jeszcze mówią tak, proszę księdza, ksiądz podobno zajmuje się młodzieżą, ja mnie trochę się zajmuję. Proszę księdza, to ja miał do księdza prośbę, żeby ksiądz się zajął moim synem. Bo ja prowadzę biznes. Nie wiem, czy ksiądz wie, co to jest biznes. To jest duża sprawa. Ja sprowadzam komputery, proszę księdza, z Hongkongu. Nie wiem, czy ksiądz wie, co to jest. A ja mówię nieraz tak, zająć się pana synem, a może w pakiecie od razu z żoną, co? Wyciągam ten palec i mówię, pan się zajmie swoim synem. Ja nie mam czasu, to niech pan nie zwiewa. Drodzy panowie, ja to mówię dlatego otwarcie, bo biję się w swoje piersi. My księża też zwiewamy nieraz. Że muszę żarówki w kościele powykręcać, że betoniarką muszę tutaj zalać, że teraz muszę na gitarze wzmacniacze poustawiać, księża ustawiają mikrofony. A ludzie mówią, proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże w małżeństwie. Nie mogę. Teraz zakładamy super rzutnik w kościele. To jest ucieczka. Najtrudniejszą rzeczą w kapłaństwie jest spowiadać ludzi, rozmawiać z nimi, rozmawiać z młodzieżą, głosić takie kazania, żeby ludzie wracali do domu i mówili, kurczę, wiem już co robić. My wszyscy zwiewamy, bo to jest trudna robota być twardym facetem. A często nie dostaliśmy tej inicjacji. Kiedy pytam w Warszawie studentów, ile razy twój ojciec gadał z tobą o seksie? Ile razy twój ojciec przeszedł z tobą Orlą Percz? Ile razy twój ojciec, kiedy byłeś dorosły, wziął cię na piwo, powiedział, synku, chodź na browar, tatuś ci parę rzeczy powie, bo ja się znam na życiu. 99% mówi. Nigdy. Ani razu.
Nasi ojcowie z nami nie rozmawiali na ten temat. I jeszcze kobiety to tam, wiecie, kobieta to szybciej zadzwoni. Mamo, dziecko mi sika, co mam robić? Mamo, mleko mi się zważyło, co mam robić? Mamo, jak to? A faceci? Faceci są zaskoczeni, kiedy syn poprosi o taką rozmowę. Jeden syn kiedyś bardzo, kiedy się zastanawiał w swojej relacji do ojca, drodzy Państwo, zadzwonił do domu, bo doszedł do wniosku, kurczę, mam 25 lat, kończę studia, nigdy w życiu nie rozmawiałem z moim ojcem. Zadzwonił do domu, niech mój imię ojca i syna dzwonię. Wykręcił numer z uczelni. Cześć tato, to ja, Marek. Chciałem z tobą porozmawiać. Nie, on zaczął, cześć tato, to ja, Marek. O, Marek, cześć, już daję mamę. Nie, Marek, tato, ja do ciebie. Tato, chciałem ci podziękować, że przez tyle lat płacisz za moje studia. Wiem, że nie lubisz tej swojej pracy, chodzisz na dwie zmiany o piątej. Dzięki ci, tato, płacisz za tyle lat już. Cisza w telefonie. Marek, piłeś coś? Nie, tato, nie piłem, naprawdę ci chciałem podziękować. Nigdy tego nie robiłem, nieraz się kłóciliśmy, ale jesteś dobrym ojcem. Cisza. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, dzięki. Cisza. Marek, dziękuję ci. Tyle lat czekałem na ten telefon. Ojcowie chcą to usłyszeć. Drodzy Państwo, ojcowie chcą to usłyszeć, bo my mężczyźni jeszcze jesteśmy na jednej straconej pozycji. Drogie Panie, wybaczcie, muszę to powiedzieć. Coś, co wam przeszkadza i co pomaga wam wejść w pychę. Porównywanie chłopców do dziewcząt w okresie dziecięcym. Ile razy ja to słyszałem? Widzicie, chłopcy? Widzicie? Dziewczynki pięknie odrobiły lekcje. Dziewczynki wszystkie przyszły na zajęcia. A wy co? Po rynnach chodziliście, tak? I to jest świństwo do kwadratu, bo chłopaki muszą chodzić po rynnach. Co? Chłopcy zadzierały dziewczynkom sukienki, tak? Co to za skandal? I jeszcze palili papierosy na zabawie. Co to za skandal? Proszę Państwa, tylko że taka jest natura. Dziewczyna jak ma 12 lat, to nie ma pojęcia, co to jest popęd seksualny, a chłopakom nieraz już tu w głowie buzuje. Chłopak musi chodzić po rynnie, chłopak musi wybić szybę, chłopak musi się wywalić, chłopak musi być odważny, chłopak nieraz w swojej męskiej dumie. I to kobietom zostaje, że czują, że przez to, że one nie wybijają szyb, nie palą papierosów, nie chodzą po rynnach, teraz się trochę zmienia, że są lepsze. Drogie Panie, nie. Facet ma inne powołanie. Wy się w dzieciństwie bawicie w sklep, a chłopaki latają, rzeczywiście kombinują, gdzie by odpalić tym karbitem i komu tu numer zrobić. Muszą się nauczyć walczyć, muszą się nauczyć ryzykować. I to po prostu potem zostaje. Kobieta jest święta, bo jest zaprogramowana na dziecko. Ona z tym dzieckiem siedzi, mówi do faceta, a ty tylko byś łaził. Gdzie ty łazisz? Posiedziałbyś w domu. Drogie Panie, on musi łazić. On nie może być taki siedzący w domu. Kobieta nieraz chce mężczyznę przeciągnąć w swój świat, nadać mu imię. Kiedyś mi opowiadano o takiej sytuacji, że facet zaczął pić. Bardzo często właśnie faceci, którzy nie mają imienia tego męskiego, zaczynają pić. Po prostu ból jest potworny, oni się wszystkiego boją. No i kobieta mówi do niego tam, Władek czy tam Krzysiek, słuchaj, proszę cię, nie upij się jutro. Przyjdź do domu trzeźwo. Posiedzimy sobie jak dawniej, pogadamy. I on mówi, kurczę, tak mnie ta moja żona wzruszyła, że powiedziałem kumplom, nie idę z wami na wódę, wracam do domu, jak Bóg przykazał. Przyszedł do domu, żona ślicznie ubrana, obrus zielony, świeczuszki się palą, obiadek taki, jak on lubi, zjedli sobie obiad, poszli do dużego pokoju, usiedli w narożniku, cappuccino, ciasteczko, żona puściła serial telewizyjny, położyła mu głowę na ramieniu, tak sobie siedzą, on tak je to ciasteczko, pije to cappuccino, patrzy na to M jak miłość i mówi, ale się jutro spije. Jezu, pójdę na tatara, wezmę czystą wódę. Drogie Panie, nigdy nie przyciągniecie, a kobieta nieraz nie wiedząc co robi, mówi siedź w domu, tak sobie posiedzimy, porozmawiamy, faceta skręca, proszę Państwa, faceta skręca. I tu jest błąd. Powtarzam, to imię cały czas w nas działa. Niektórzy nie wiedzą, jakie mają imię. Prowadziłem rekolekcję rok temu koło Rzeszowa i przyszedł do mnie facet, który zdradzał żonę co kwartał z inną panią. Ja był po ślubie dosłownie 2-3 lata. I mówi, proszę księdza, jestem świnia do kwadratu. Mam dobrą żonę, mam kochaną żonę. No, zdradzam, babę owijam wokół palca. Ja mówię, jakie pan ma imię? No, on mówi, Krzysztof. Ja mówię, ale nie to w dowodzie. Tu, jakie pan ma imię? Ja nie mam żadnego imienia. Żadnego? Jak pana przezywali w szkole? A widzę, że ma taką subtelną, delikatną twarz chłopca. On mówi, w szkole?
W szkole przyzywali mnie Laluś. I od razu oszczyk w szkole. A mówię, pan jest Laluś? Jestem. I broda mu się trzęsie. Cały czas jestem Laluś. My, panowie, to potwornie chcemy ukryć. Drodzy państwo, to jest potworny ból dla kobiety, że jest brzydka, nieatrakcyjna, gruba, nieciekawa, nudna. To jest potworny ból serca. Mężczyźni, dla nich to jest potworny ból serca, że jestem Laluś, że jestem syn alkoholika, że jestem biedak, że jestem jakiś tam, mnie przezywali, okularnik, gruba, świnia, krowia morda. Przepraszam, cytuję tu prawdziwe przezwiska, z którymi chłopcy chodzą przez lata. I to trzeba ukryć. To trzeba ukryć. Przede wszystkim włącza się radary serca. Czy nie ma zagrożenia? Są panowie, że jak wejdą w towarzystwo, to pierwsze obcięcie towarzystwa, czy ktoś mi nie zagraża. Jak jest jakiś twardy, inteligentny facet, to oni się wycofają. Obmowy. Serce się broni. Więc taki chłopiec zamyka się w domu i mówi, wszyscy to są idioci. On się boi po prostu. Tak zwany syndrom chłopca z kuchennego okna. Chłopcy, którzy całe życie siedzą w oknie i patrzą przez okno. I oceniają świat. Oni są często inteligentni, bo rozum jest wyćwiczony po to, żeby bronić. Żona mu mówi, ty jesteś głupi. Ja? I on żonie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A facet, jak powiedział pan Polikowski, nie ma takiego świństwa, którego facet nie udowodni, drogie panie. Jest tak? No żona mówi, jest. Czyli jest tak? No jest. Czyli jest tak, prawda? No jest. Czyli jest tak? No, czyli jesteś głupi. A ona wie, że nie, że tu coś jest nie tak. Intelekt, wszystko przeanalizować, rozebrać. Drodzy państwo, jak ja nieraz czytam te dyskusje internetowe, jakie tam są analizy jednego słowa, jednego terminu. Pamiętajcie, jak ktoś za dużo gada, to się woli. Przychodzi nieraz ktoś do mnie i proszę, więc mam problem.